Witamy na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pragniemy wszystkich bardzo serdecznie przywitać. W imieniu uczniów naszej szkoły mam zaszczyt przywitać na dzisiejszej uroczystości szanowną dyrekcję, nauczycieli, teraz o zabranie głosu prosimy panią dyrektor. Kochani nauczyciele, droga młodzieży, spotykamy się dziś z jakże przyjemnej okazji, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Potocznie nazywany jest ten dzień Dniem Nauczyciela, ale tak naprawdę to nie jest tylko Dzień Nauczyciela. Jest to święto wszystkich związanych ze szkołą, również wasze święto. Bo przecież dzisiaj nie odbywają się typowe zajęcia dydaktyczne, tylko zajęcia wychowawcze i integracyjne. A dzień ten ma swoją długą historię. Sięga bowiem do roku 1773, kiedy to król Stanisław August Poniatowski powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. I właśnie wtedy na czele tej komisji stanął Hugo Kołłątaj, a zgromadzeni wokół niego ważni ludzie, osobowości z ówczesnego świata kultury i nauki, mieli na celu ważne zadanie, mianowicie wprowadzenie nauczania do szkół w języku polskim. A to było związane z tym, że trzeba było napisać nowe programy nauczania i przygotować kadrę pedagogiczną, by mogła młodych ludzi nauczać w języku ojczystym. To było bardzo ważne zadanie. I my dzisiaj obchodzimy nie tylko rocznicę powołania komisji do życia, ale również czcimy i upamiętniamy dokonania tej komisji. Jest to również doskonała okazja, by podziękować nauczycielom za ich jakże potrzebną pracę. Pracę potrzebną dla każdego społeczeństwa. Bo, szanowni państwo, nie ma rozwoju jednostki, nie ma rozwoju nauki, techniki, przemysłu, medycyny bez inspiracji mistrzów. Każdego dnia nauczyciele nie tylko tłumaczą wam nowy temat, ale tak naprawdę pokazują nowe możliwości, nowe rozwiązania. Inspirują was do działania, ale inspirują również do tego, byście odkrywali w sobie niezwykłe talenty, które potem indywidualnie rozwijane mogą przecież doprowadzić do jakże fascynujących odkryć. Barack Obama, były prezydent amerykański, który zawsze cenił chińską mądrość, powiedział kiedyś do swoich współpracowników w ten sposób. W Chinach nazywamy nauczycieli budowniczymi narodu. Czas, abyśmy my, Amerykanie, również tak nazywali nauczycieli. Ja myślę, że nadszedł najwyższy czas, byśmy je u nas w Polsce nazywali nauczycieli budowniczymi narodu. Bo przecież to właśnie w rękach nauczycieli powierzony jest los przyszłych pokoleń. Bo to przecież nauczyciele kształcą, wychowują i przygotowują was, droga młodzieży, do późniejszej pracy, do tego, byście kiedyś przejęli stery i byście to wy podejmowali najważniejsze decyzje w kraju, byście to wy prowadzili naszą Polskę do rozwoju i ku lepszym czasom. Droga młodzieży, o pracy nauczycieli możemy mówić bardzo wiele. Ja mogę bardzo długo jeszcze na ten temat mówić, ale dzisiaj nie czas ku temu. Chciałabym tylko zacytować jeszcze słowa Sorena Kierkegaarda, duńskiego filozofa i romantycznego poety, który dawno temu, przed wiekami, powiedział coś takiego, że w pracy nauczyciela ważna jest nie tylko jego wiedza, ale również osobowość. I być może ta osobowość jest ważniejsza niż jego wiedza. A ja dzisiaj dodałabym jeszcze taki mały komentarz, że w pracy nauczyciela wszystko jest ważne. Nie tylko jego wiedza, nie tylko jego osobowość, ale umiejętność dzielenia się swoją wiedzą, umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem, również umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z uczącymi się, ale również styl bycia, kultura słowa. Wszystko to sprawia, że zawód nauczyciela jest niezwykle ważny, ale i też trudny, ale bardzo potrzebny. Szanowni państwo, drodzy kochani nauczyciele, z okazji dzisiejszego święta chciałabym państwu serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Za to, że każdego dnia obdarzacie naszych uczniów niezwykłą serdecznością, wyrozumiałością. Jesteście bardzo cierpliwi i jesteście bardzo dobrymi nauczycielami.
wyjątkowymi. Dziękuję Państwu za to, że jesteście kreatywni, bardzo twórczy, że przejawiacie wiele nowych inicjatyw i że jesteście gotowi do podejmowania nowych wyzwań. To niezwykła umiejętność. Dzięki Waszej pracy, Szanowni Państwo, nasza szkoła jest wyjątkowa i panuje tutaj wyjątkowa atmosfera, dzięki której my wszyscy lubimy tę szkołę i lubimy do niej przychodzić. I z przyjemnością przychodzimy i z przyjemnością Państwo to czynią. Z okazji tego święta życzę Państwu dużo zdrowia i sił do pracy. Życzę również niegasnącej satysfakcji z wykonywanego zawodu. Życzę Państwu również, aby czas spędzony na zajęciach z uczniami był źródłem kolejnych inspiracji, ale także był źródłem niegasnącej radości z wykonywanej pracy i źródłem nowych doświadczeń. Z okazji dzisiejszego święta chciałabym także podziękować pracownikom administracji i obsługi za ich ogromne zaangażowanie w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków i życzyć pracownikom administracji i obsługi również dużo zdrowia, sił i zadowolenia z pracy w naszej szkole. Droga młodzieży, my spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by zadośćuczynić szkolnej tradycji. Otóż 14 października zawsze spotykamy się na trzęsinach klas pierwszych. Tego dnia uczniowie klas drugich, tym razem klasy drugiej C i drugiej D oraz samorząd uczniowski przejmują inicjatywę, by na to samo przyjąć uczniów klas pierwszych do grona braci szkolnej. Uczniom klas pierwszych życzę udanej zabawy i łatwych zadań w teście integracyjnym, a wszystkim Wam, drodzy uczniowie, życzę przyjemności ze zdobywania wiedzy, przyjemności z nauki oraz tego, by czas spędzony nad książkami owocował pięknymi wynikami w nauce, ale także wysokimi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Wszystkim Państwu życzę miłego świętowania dziś. Dziękuję. Z okazji dzisiejszego święta uczniowie klas drugiej D i drugiej C zapraszają na krótką prezentację poświęconą Świętu Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej. Nasza szkoła zaczęła funkcjonować 7 listopada 1945 roku. Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Określone ustawą Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Upamiętnia rocznicę Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela Świętym Nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 1982 roku Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela zastąpiła Kartę Nauczyciela, zmieniając nazwę Święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do wynagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe krzyże zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Minister Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 roku na pamiątkę podpisania w 1966 roku rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. W Polsce od 1997 roku, 5 października, również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego. 5 października Dzień Nauczyciela obchodzony jest w takich państwach jak Rosja i Litwa. Dziękujemy. Oddajemy głos Heni Czajkowskiej.
Thank you.
będą mierzyć się w trzech kategoriach. Plastyczna, kalambury oraz quiz. Każdemu uczestnikowi przyznawane będą punkty. Klasa z największą ilością punktów wygrywa. Zapraszamy szanowne jury do zajęcia miejsc oraz przedstawicieli z klas pierwszych na scenę. Zadaniem uczestników będzie minutę jak najszybciej narysować wylosowaną przez siebie osobę. Zarówno widownia, ani jury nie wie, kogo wylosowali uczestnicy. Jeśli jury zgadnie, kogo przedstawia rysunek, dostaje 5 punktów. Jury dodatkowo oceni je w skali od 1 do 5 punktów za styl. Tak, macie minutę i na mój sygnał powiem start, zaczniecie rysować. Start. Okej. Prosimy o przedstawienie prac. Zapraszamy kolejnych przedstawicieli z klas, z każdej z klas, pierwszych do drugiej konkurencji oraz dziękujemy za wzięcie udziału w pierwszej konkurencji. Zadaniem uczestników drugiej konkurencji będzie jak najlepsze, bezsłowne przedstawienie danego przedmiotu, miejsca lub zwierzęcia w ciągu minuty. Przedstawiać będzie jedna osoba z każdej klasy. Zgadywać będzie jury. Jury może oceniać przedstawicieli w skali od 1 do 5 od każdej osoby. Start. Z jakich przedmiotów matura jest obowiązkowa? Polski, język obcy, matematyka. Co mierzymy w skali Fahrenheita? Temperaturę. Ile centymetrów to 1 decymetr? 10. Czy człowiek jest ssakiem? Tak. Dobrze, dziękuję. Popytaj jest.
Pytanie pierwsze. Rozwiąż działanie. 4 plus 4 razy 4. 20. Ile klas trzecich jest w naszej szkole? 6. Wow. Jak miał na imię przyjaciel Szrek? 8. Dobrze. W którym roku nasza szkoła zaczęła działać? 1945. Super. Ile kosztuje mały fartuch na Orlenia? Możesz pomylić się o złotówkę. Tak. 5,99. Czego stolicą jest Kopenhaga? Czego stolicą jest Kopenhaga? Dani. Ile zwrotek ma film polski? 4. Jak ma na imię główny bohater pana Tadeusza? Dziękujemy za udział w ostatniej konkurencji. Prosimy, aby przedstawiciele klas pierwszych wrócili do reszty klas. W tym czasie policzone zostaną punkty i ogłosimy zwycięską klasę. Miejsce czwarte zajmuje klasa pierwsza B. Prosimy przedstawicieli o odebranie nagrody. Miejsce trzecie zajmuje klasa pierwsza A. Miejsce drugie zajmuje klasa pierwsza C.
wysłuchanie i obejrzenie występu. Dziękuję Pani wychowawczyniom klasy drugiej C, Pani Ewelinie Barabach i klasy drugiej D, Pani Agnieszce Nowotyńskiej oraz klasom drugiej C i drugiej D za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Była doskonała. Dziękuję klasom pierwszym za przygotowanie i za występy. Słuchajcie, dzisiaj nie ma w ogóle przegranych. Wszyscy jesteście wygrani. Pięknie się zaprezentowaliście. Brawa dla klas pierwszych. Zostaliście przyjęci przez młodzież. Dziękuję także Hani i Mikołajowi za występ artystyczny, którym uświetnili dzisiejszą uroczystość i zapraszam Was do kolejnych występów przy okazji innych uroczystości. A teraz zapraszam uczniów na spotkania z wychowawcami. Jeszcze raz życzę wszystkim miłego dnia i pięknego święta.